Cześć, witajcie na kanale Mimo Pomysłów na Minutę. Cześć, muszę rozładować ładunek i zaczynamy. Cześć, słuchajcie, jak widać kolor żółto-zielony. Co oznacza markę Wolfcraft na naszym stole? Tak. A tym razem jest to wózek transportowy TS-850. Zapraszamy. Na naszym stole wózek transportowy, każdy widzi, z wysuwaną rączką, z platformą, z kółkami. Można zobaczyć, że troszeczkę przybrodzonymi, bo już wykorzystywaliśmy go do naszego transportu. Tak jest, przywieźliśmy tutaj, widać za kamerą, całą kupę płyt i różnych innych rzeczy, które musieliśmy przetransportować do swoich projektów. Jak widzicie, transport płyt się opłacił. Tak rozmawialiśmy z Romkiem, że kurczę, gdybyśmy tego wózka nie mieli, to mielibyśmy kilkanaście kursów co najmniej przed sobą. Tak, płyty, które przywieźliśmy do nas na projekty, są naprawdę duże. Są to wymiary około, nie wiem, 1,5 metra na 1,5 metra, czyli praktycznie kwadratowe, więc nawet przetransportowanie ich ręcznie z jednego miejsca do drugiego miejsca, no to bralibyśmy, nie wiem, po dwie, po trzy płyty, a przywieźliśmy ich około, nie wiem, 15. Więc naraz, więc udało nam się zmieścić na ten wózek. Słuchajcie, pokrótce co możemy wam pokazać, bo większość rzeczy zobaczycie na zbliżeniu. Tak jest, na takiej prezentacji, bo to nie będzie pełne zbliżenie, no bo jakby za duże jest do tego wszystkiego. Ale co mamy? Maksymalna, słuchajcie, wysokość to jest 1100 mm. Zgadza się. I tak nam mówi producent i zaraz sobie zobaczymy, czy to tak wygląda. Dokładnie przy pełnym rozłożeniu, natomiast przy rączce złożonej do pozycji minimalnej mamy centymetrów no 80 i 7 mm. Zgadza się. Maksymalny udźwig jest 100 kg, tak więc jest. Ja spokojnie, jak widzieliście, mogę na nim jeździć. Tak jest. Ja też mogę, ale niestety padło na to, że ktoś musi wieźć. A że ja zawsze stoję z tej strony, to dzisiaj nie dało mi, bo żeby poczuć tak. Się jak pan. Jeszcze wymiary jak wózek jest rozłożony, czyli jego szerokość i długość. Tak jest, bo o wysokości już mówiliśmy. Tak. To jest 540 na 470. Zgadza się, a po złożeniu to jest 820 na 77. Tak jest. No i oczywiście szerokość na 500. Wózek jest składany do 77 mm, co oznacza, że mając coś takiego w domu, możecie to w dowolnym miejscu schować za jakimś meblem, pod łóżkiem gdzieś tam i rozłożyć wtedy, kiedy potrzebujecie. Rozkłada się i składa naprawdę rewelacyjnie. Tym bardziej, że bardzo ciekawa jest waga po złożeniu całego wózka. Waga wynosi 5,6 kg. Czyli też ciężki nie jest. Ładując pełen bagażnik jakiegoś towaru, czegokolwiek, możemy to wrzucić gdzieś tam na wierzch. Tyle miejsca zawsze wygospodarujemy, żeby go móc ze sobą zabrać. Tak. Jeśli chodzi o parametry techniczne, takie stricte techniczne, to by było z grubsza tyle. Natomiast tak, wózek jest składany, wyposażony jest w dwa łożyskowane koła. Są to łożyska wysokiej wytrzymałości, więc one na pewno posłużą nam bardzo długo. Tak jest. Tak samo zobaczycie na zbliżeniu po ściągnięciu instrukcji. Wózek także posiada linkę z plastikowymi zaczepami, które zobaczycie. Linka jest bardzo długa. Wydaje mi się, że ona ma chyba około 2 metrów, więc nawet spokojnie jesteśmy obwi, żebyśmy mogli złapać bezpiecznie całe nasze elementy, które będziemy przewozić w jego objętości, tak jak i w całej długości. Tak jest. To jest tak zwany shock cord, czyli lino guma. W związku z tym możemy sobie to wszystko ładnie dociągnąć, tak żeby nam się nie bujało. I bez tego mielibyśmy na przykład ciężko złapać nasze płyty, tak. Które zresztą przy przewożeniu ich przez tam kilkaset ładnych metrów, jakby w wyniku transportu i wibracji się złożyły. I było jeszcze, i się okazało, że jest jeszcze miejsce z przodu, że spokojnie jeszcze byśmy coś nałożyli. Tak, gdybyśmy mieli to związane z zwykłą liną, to ta lina zaczęłaby opadać. A tak jakby to wszystko dociągało i naprawdę fajnie się tym jeździ. My zaczęliśmy z niego korzystać na przeróbmy.
na rozpakowanie się, na przepakowanie, przywiezienie wszystkich tych rzeczy, które mieliśmy, bo nie wszystko było w sustainerach na kółkach, więc z tym naprawdę było nam dużo łatwiej. Ale jedna góra sustainerów spokojnie na ten wózek się zmieściła i nie mieliśmy problemu, żeby przejechać z samochodu do pomieszczenia. Tak jest. Co jeszcze możemy powiedzieć? Wózek sam w sobie w tej środkowej części jest delikatnie wyprofilowany, jest delikatnie półokrągły po to, żebyśmy mogli przewozić również okrągłe elementy, takie jak jakieś rury czy na przykład kegi, po to, żeby to się nam nie przesuwało gdzieś tam na boki, tylko miało ten centralny punkt oparcia. Zgadza się. Tym bardziej jeszcze, że zobaczycie na zbliżeniu, że podstawa jest po prostu wytłoczona, że elementy, które po prostu będziemy kładziemy na tej podstawie, one w czasie transportu, przewożenia nie będą nam się przesuwać. Nie powinny nam uciekać na boki. Dokładnie. Oprócz tego wózek jest wyposażony z tyłu w rurkę, która po dociśnięciu stopą ułatwia przechylenie wózka. No co jest jeszcze fajne, guma, która jest tutaj założona, jest antypoślizgowa. Tak więc jest, nawet to jest jakaś taka tworzywo guma, nie? Tak, to poprawka. I nawet ręce, jeżeli będziemy mieli spocone, nie będą nam się ślizgały. Numer katalogowy to jest 5501000. I w oryginale przychodzi zapakowane po prostu w foliowym woreczku. Zgadza się. Tyle teraz chyba z tej części opisowej. Tak, zapraszamy Was na krótką prezentację. Sam wózek w formie złożonej wygląda w ten sposób. Tak jak widzicie, naprawdę miejsca dużo nie zajmuje. Jak wygląda rozkładanie? Rozkładamy w ten sposób, że tutaj ta część dolna jest prostokątna, w związku z tym on nam się nie będzie gibał, jeśli go gdzieś postawimy. Natomiast po prostu odciągamy sobie tą rurkę, która jest jednocześnie tą rurką, o której mówiliśmy, że można na nią stanąć, żeby sobie przechylić. Koła się w tym momencie rozprostowują, wyciągają i tutaj w kołach mamy dwa takie wtłoczenia, w które po prostu tą rurkę wkładamy z jednej i z drugiej strony do momentu, w którym zaskoczy i już całość jest złożona, tu już się nam nie powinno nic wydarzyć. Koła są wykonane z gumy, która jest pełna, więc to się nam nie pościera i nie będzie tak, że będziemy mieli problem z jakimiś dętkami czy z innymi historiami. Z przodu wygląda to w ten sposób. Ta platforma również się rozkłada. Jak widzicie, ona jest, ma takie charakterystyczne wtłoczenia, dzięki którym ten ładunek gdzieś tam nam na boki nie będzie się przesuwał. Całość w oryginale jest pokryta takim kartonikiem zabezpieczającym i tutaj, tak jak mówiłem, zrobiliśmy to, o czym nam że tak powiem, producent nie każe, nie no, śmieje się oczywiście. Przy niewielkim przechyleniu obciążenie 100 kg, maksymalnie 50 kg, przy dużo większym przechyle i przy wwożeniu tego po schodach, tak? Więc to jest jakby ważna informacja, to nie jest tylko kwestia tego, że przechylamy po prostu sam wózek i już nam spada jego wytrzymałość. Należy na to zwrócić uwagę. Producent zabrania stawania na niego w żadnych z pozycji, do których nie zostało to przewidziane. W środku znajduje się ten nasz shockcord, o którym mówiliśmy, który tutaj mamy 4 punkty zaczepienia. Natomiast te wszystko swobodnie, te zaczepy pasują również na rurki. I w jego centralnej części znajduje się również dodatkowy haczyk, który ma nam ułatwić przytroczenie tego, co będziemy przewozić. Guma jest naprawdę sztywna. Nie jest to jakaś zabawka. Czuć, że jest to porządny kawałek materiału, który rzeczywiście swoje obciążenie wytrzyma. Rączka rozkłada się poprzez wciśnięcie tego zielonego przycisku, który znajduje się tutaj w górnej części. Naciskamy, wyciągamy, blokujemy i jest. I tak ten wózek po złożeniu prezentuje się w całości. Kształt, rozmiar kół i jakby budowa całego wózka rzeczywiście w zupełności pozwala nam wjeżdżać z materiałem czy z rzeczami po schodach.
z jednym wyłączeniem. Romek wie, o czym mówię. Moja klatka schodowa jest taka jak w latarni morskiej, jest półokrągła, więc generalnie... Więc niestety nie damy rady wjechać akurat u Jacka. Nie damy... Znaczy, damy radę. To nie można powiedzieć, że nie damy rady. Damy radę, tylko że po prostu no, będzie nam trudniej. Będzie nam trudniej będzie z tego... Mniej bezpiecznie. Mniej bezpiecznie, bo wtedy może nam się towar obsunąć z tego względu, że no wiecie, jak w latarni wyglądają, tak jak ja sobie przed chwilą wspomniał. Schody są okrągłe, czyli schody... Z jednej strony schody są mniejsze, z drugiej strony schody są węższe. Tak, więc jedno kółko zawsze nam może uciekać, nie? Dokładnie. Może być tak, że w niektórych miejscach będzie nam po prostu spadać ze stopnia po jednej ze stron, dlatego że te schody są naprawdę wąziutkie i ciężko się minąć w dwie osoby. Tak. Ale słuchajcie, cała konstrukcja jest solidna, wykonanie jest naprawdę solidne, wszystko działa z precyzją, nie ma żadnych niedoróbek, odlane elementy są wytłoczone, wszystko nawet nie ma... No nic nie odstaje, wszystko jest idealnie spasowane. Tak tam, samo... gdzie trzeba, są mity, tak, czyli w tych miejscach, w których ruszać lepiej nie, w tych miejscach, w których może się cokolwiek wydarzyć, a taka możliwość jest tylko przy tym mechanizmie naszym blokowania. Tak, że może się po prostu zepsuć bądź się wyrobić. Tak jest, są, są zastosowane śruby ampulowe, ale czy tam imbusy, ale myślę, że nie będzie takiej konieczności. Z doświadczenia wiemy, bo rozmawialiśmy w trakcie targów Drema z kilkoma osobami, które z wózkami od Wolfcrafta biegały i to używają ich od lat i to używają ich profesjonalnie przy budowie stoisk na przykład, że są mega zadowoleni. My też jesteśmy zadowoleni, bo dzięki niemu na przykład zaoszczędziliśmy masę chodzenia i przenoszenia wielu rzeczy. Z jednego warsztatu do drugiego mamy jednak kilkaset metrów, więc noszenie tego wszystkiego no byłoby dosyć uciążliwe, a tak możemy załadować na wózek. Zgadza się. Przewożenie jakiegokolwiek towaru, desek, nie desek, płyt, naprawdę ułatwia to bardzo pracę. Więc my cieszymy się bardzo, że on jest tutaj z nami. Będziemy go wykorzystywać na naszych pokazach, abyśmy mogli przetransportować sobie różnego rodzaju towar. Tak jest, zwłaszcza, że tutaj też do tego warsztatu dojazd mamy utrudniony, więc bardzo często trzeba zaparkować dalej, kawałek się przespacerować z różnymi rzeczami. Naprawdę fajne, wytrzymałe rozwiązanie. W końcu skończy się to, czego się obawialiśmy, że tak powiem, w trakcie testów, zanim nagraliśmy ten materiał. Czyli skończy się obkładanie go kartonami, żeby się nie porysował do filmu. Już teraz nie będziemy teraz musieli nie, na to uważać. Tym bardziej, że widzieliście, że po złożeniu, jak widzieliście, on ma tylko 77 mm. Więc jego praktycznie możemy go schować do naszego schowka, gdzie trzymamy dane elementy. Tak jest, albo zrobimy sobie na przykład dwa haki na korytarzu i będzie sobie wisiał po prostu zaraz przy drzwiach, żeby nie trzeba było tutaj schodzić za każdym razem, jak potrzebujemy go zabrać i z niego skorzystać. Zgadza się. No i co? No i w sumie tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Ceny wam nie podajemy ze względu na to, że te ceny bardzo się różnią w zależności od różnych promocji u różnych dystrybutorów. Oczywiście. Więc po prostu będziecie musieli na to zwrócić uwagę sami. A my, co możemy powiedzieć? Zapraszamy was oczywiście standardowo na... naszego Facebooka, Instagrama i Twittera. Tak jest. Na live'y i vlogi, na vlogi, które wpadają z Partyzanta w ciągu tygodnia. Na live'y, które są zawsze co niedziela o godzinie 20. Na nasze grupy facebookowe, gdzie się tam co chwilę pojawiamy, jest ich coraz więcej. Tak jest, linki do wszystkiego macie pod filmem. Dziękujemy Łukaszowi, że był z nami. A my... No co ja zrobię, no? Będziemy się z wami żegnać. Tak jest, jedziemy. Widzimy się niedługo, trzymajcie się, cześć! Cześć.